No dzień dobry, witam Was w 2022 roku i jak zawsze co roku chciałbym Wam życzyć wszystkiego najlepszego, tak wiecie, na dobry start. No i na pewno tego, żeby 2022 był lepszy niż 2021. Hej, cześć, witajcie, z tej strony z Maslo i dzisiaj porozmawiamy sobie, jak zresztą co roku, o podsumowaniu naszego zeszłego, ubiegłego już roku, a także opowiem Wam nieco o planach na ten przyszły, w sumie już teraźniejszy, 2022 rok. Ten film nie będzie miał żadnych fancy przebitek, także jeżeli ktoś z Was chce, możecie go sobie puścić w tle i po prostu słuchać. Raczej nie powinniście nic stracić, bo raczej nic tu się nie będzie pojawiać poza moim ryjcem. Tak więc w pierwszej kolejności chciałem Wam podziękować za to, że tylu z Was oglądało moje filmy w 2021 roku. Ten rok był, jeżeli chodzi o sam rozwój kanału, no sporym sukcesem, przynajmniej ja to tak postrzegam. Też udało się przekroczyć tą magiczną barierę tych 100 tysięcy subskrypcji, za co bardzo Wam dziękuję. Jest to dla mnie takie strasznie miłe, że w internecie znalazło się tyle osób, w naszym polskim internecie znalazło się tyle osób, które myślą w sumie podobnie jak ja i są zajawione technologią i podoba Wam się to, co ja Wam tutaj pokazuję. Także to jest dla mnie super sprawa. No i mam nadzieję, że uda mi się przygotować wiele innych ciekawych filmów w tym nadchodzącym roku. Przede wszystkim, z czego ja się bardzo mocno cieszę, to to, że udało się zrealizować bardzo sporo założeń z tego poprzedniego filmu, który powstał rok temu. Mianowicie największym takim założeniem, jakie miałem, było to, żeby wprowadzić trochę większą różnorodność na kanale. To znaczy, żeby nie było takiej sytuacji, że na przykład przez 2 czy 3 miesiące zajmuję się tylko nowymi rzeczami, potem przez 2 czy 3 miesiące tylko starymi rzeczami. Starałem się, żeby te filmy były tak mniej więcej na przemian. I cieszyło mnie też to, że niektórzy z Was to zauważyli, że tutaj zajmujemy się, nie wiem, jakąś konsolą, były filmy na temat PlayStation 3 przykładowo, potem porobiliśmy jakieś stare pecety, tutaj zrobiliśmy jakiś szalony eksperyment w postaci, nie wiem, instalowania gier na pamięci VRAM karty graficznej, tutaj była jakaś premiera nowych procesorów i udało się te testy przygotować na premierę, tu wpadła jakaś płyta z procesorem z PlayStation 5. Wydaje mi się, że udało mi się taką fajną równowagę zachować, to znaczy, że były rzeczy i nowe, były rzeczy stare, retro, a także było trochę takich dziwnych, niestandardowych wykorzystań jakichś sprzętów. Dla mnie to jest szczególnie fajne, bo ja jestem zajawiony tymi rzeczami, no i widzę, że Was to też cieszy, że jest taka różnorodność, że nie jesteśmy w pewnym sensie, można powiedzieć, monotematyczni. Też jednym z założeń w tym poprzednim filmie, o którym mówiłem, udało się przenieść do większego miejsca. Tak więc mam teraz praktycznie, nie wiem, 2 razy większe pomieszczenie niż miałem wcześniej, więc w momencie, gdy działamy sobie tutaj z Kamilem, można powiedzieć, nie depczemy sobie po piętach. Czasami jak Kamil wpada nagrywać przebitki, czy jak nagrywamy jakiś film wspólnie, to mamy dużo więcej miejsca, dużo bardziej różnorodne są kadry. Myślę, że z korzyścią też dla Was, bo myślę, jest to troszeczkę milsze dla oka. No i z korzyścią dla mnie, że no, trochę psycha mi nie siada, bo mam więcej przestrzeni. I tak za mało na te wszystkie graty. Potrzebowałbym hangar. Może kiedyś zbudujemy hangar, kupimy hangar. W tym zeszłym materiale też mówiłem o tym, że chciałem poruszyć tematy konsol. Udało się zrobić fajny, myślę, zbiorczy materiał na temat PlayStation 3, gdzie były wszystkie praktycznie modele, które były dostępne, był przekrój, który kiedy warto wybrać. Udało się też zrobić troszeczkę bardziej szalonych projektów, takich jak Linux na PlayStation 3, czy też zwykłe recenzje Xboxa. Także fajne jest to, że udało mi się też ten content troszeczkę, że tak powiem, pozmieniać, żeby był taki różnorodny. Wracamy do punktu wyjścia. Tak, a także jeszcze jedną rzecz, którą mówiłem w zeszłym roku, o której myślę możecie troszeczkę nie pamiętać. Mówiłem o projekcie, który chciałem dodatkowym odpalić. Tym projektem był ten poboczny kanał, w sumie jest, ten poboczny kanał Rozpaczkowanie. To jest mój poboczny kanał, gdzie zajmuję się głównie unboxingami, pierwszymi wrażeniami i zajmuję się tam głównie testami gadżetów. I również ten kanał chciałbym tak pokrótce podsumować. Myślę, że ja tutaj trochę spieprzyłem jedną rzecz, że nie do końca wyjaśniłem, po co w ogóle jest drugi kanał osobny do tego i część z Was mówiła, że to w sumie bez sensu, przecież mogłem to robić na tym kanale. Część osób była trochę zaniepokojona, że może na tym kanale będzie mniej filmów, więc może ja to troszeczkę sprostuję. Otóż Chciałem to oddzielić, głównie przez to, że YouTube bardzo mocno promuje kanały, które są monotematyczne, tak? To znaczy, jeżeli ja się tutaj zajmuję PC-tami, konsolami, takimi testami bardziej, w które się wgryzam, zawsze mam, nie wiem, przygotowany scenariusz, te testy są raczej wnikliwe, staram się bardzo mocno uważać, żeby jakichś błędów nie popełnić. Tak, ten drugi kanał chciałbym, żeby to była taka dla mnie bardziej odskocznia, gdzie mogę sobie na przykład, nie wiem, potestować Mi Banda 6, tak? No gdybym na tym kanale wyskoczył z testem Mi Banda 6, no to by było takie trochę, co? Po co testujesz Mi Banda, tak? Ten drugi kanał to jest dla mnie bardziej taki fan, że mogę sobie potestować różne gadżety, które nie są z obrębów pecetów, a które gdzieś tam mnie zawsze jarały i mogę to robić bardziej na luzie, w bardziej otwartej formie, bardziej tak na śmieszkowo, bez jakiegoś tam super wielkiego przygotowania i takie jest generalnie założenie. I tam też przeniosłem paczki od widzów, które się oglądają bardzo fajnie. Dużo z Was proponuje właśnie wysyłki jakichś paczek, za co jestem naprawdę niesamowicie wdzięczny. No i ten kanał jakby on sobie tam działa osobno, ten kanał sobie działa osobno. Ja też tutaj nie wciskam go Wam do gardła, praktycznie o nim nie mówię, on jest bardzo gdzieś tam subtelnie pod koniec moich filmów promowany i fajne jest to, że ten kanał drugi on zyskuje ruch organiczny, to znaczy, że ludzie go po prostu wyszukują i zaczynają go po prostu oglądać i co mnie na przykład bardzo zaskoczyło, to to, że przyszło tam dużo ludzi, których mnie po prostu nie znało. Pewnie dlatego, że po prostu zacząłem też ruszać tam inne tematy niż PC. Więc to jest taki ciekawy fun fact dla Was. Założenie na ten kanał było, żeby on dobił 10 tysięcy widzów do końca 2021, dobił 9 tysięcy, czyli nie pomyliłem się jakoś tam super dużo w swoich prognozach, tam o 10%. Jest to ok. Daję temu kanałowi dalej szansę, będę starał się też przygotowywać troszeczkę ciekawsze materiały, no i zobaczymy, jak ten wynik uda się przygotować na koniec następnego roku. No dobrze, i teraz chciałbym porozmawiać o rzeczach, które chciałbym się zająć w 2022. Przede wszystkim chciałbym, żeby pozostało to, co zostało wprowadzone rok temu. To znaczy, żeby dalej utrzymywać tą różnorodność, bo wydaje mi się, że na ten moment to działa i będę starał się tego trzymać, żeby oczywiście pokazywać Wam te różne ciekawe rzeczy, moim zdaniem, no i też mieszać rzeczy dziwne, mieszać rzeczy retro, mieszać jakieś rzeczy software'owe i mieszać rzeczy związane z premierami i nowościami, które pojawiają się na rynku. I myślę, że to będzie dla Was spoko. Natomiast jedną rzeczą dodatkową, którą chciałbym się skupić w tym roku 2022, to jest uporanie się z zaległościami. Część widzów zaczęło mi wypominać, zwłaszcza w momencie, gdy założyłem ten drugi kanał, że mógłbym zająć się rzeczami, które gdzieś tam kiedyś na przestrzeni lat poobiecywałem. I tak, macie rację, powinienem się za to wziąć i chciałbym się wziąć za niektóre z tych rzeczy. Pewnie wszystkich zaległości nie uda się zrealizować, ale wytłumaczę Wam, z czego to się bierze, bo to jest tak. Ja wiem, że Wy mnie oglądacie sobie, nie wiem, na telewizorze, telefonie czy monitorze. I no to jest dla Was, powiedzmy, w jakimś tam stopniu rozrywka. Ale musicie pamiętać, że tutaj po drugiej stronie ja jestem też normalnym człowiekiem, jestem normalnym ziomeczkiem, mam swoje zajawki, w danym momencie coś mnie jara bardziej, nie wiem, mam miesiąc, że mam zajawkę bardziej na Linuxa, albo mam tydzień, że mam bardziej zajawkę na retro. Albo mam tydzień, że chciałbym się skupić po prostu na jakichś super budowaniu ultra najlepszych pecetów i tak dalej. Musicie pamiętać, że ja mam po prostu zajawki też tak jak i Wy na konkretne tematy w danym konkretnym czasie. I ja chcę pozostawić w zgodzie z sobą i nie chcę robić rzeczy, na które obecnie nie mam ochoty, bo wydaje mi się, że to po prostu widać, że film jest potem taki mech. Myślę, że widać to też po współpracach, które biorę, że nie wiem, nie promuję, przepraszam za przykład, jakiegoś Letyshops na przykład, bo nie mam po prostu na to potrzeby i nie mam ochoty tego robić. Tylko jeżeli już faktycznie wchodzę w jakieś współpracę, to dlatego, że uważam, że są w jakimś stopniu ciekawe też dla Was. Myślę, że to jest taki sekret, żeby robić rzeczy, które ja czuję, które czuję, że Wy czujecie i w momencie, gdy jara to mnie, to jest większa szansa, że zajaram ja Was tym tematem. Tak więc są widzowie, którzy bardziej lubią retro niż cokolwiek innego. Są widzowie, którzy bardziej lubią jakieś szalone eksperymenty, takie bardziej na śmiesznie. Są ludzie, którzy wolą bardziej po prostu takie testy od deski do deski samych premierowych komponentów. Są ludzie, którzy, nie wiem, lubią Commodore Amigi, tak? Ale musicie pamiętać, że ja też staram się jakoś oscylować pomiędzy tymi tematami i nie zawsze mam ochotę zajmować się akurat tą konkretną rzeczą. Myślę, że to Wam tak trochę uzmysłowiło, czemu czasami coś się dzieje tak, a czemu coś się dzieje czasami nie inaczej. Natomiast będę miał to z tyłu w głowy, mam cały czas listę tych filmów, które gdzieś tam w jakimś stopniu zalegają i gdy najdzie odpowiedni moment i gdy będę miał chęci do tego, postaram się je zrealizować. Tych filmów jest no trochę. Myślę takim, który najczęściej się pojawia, to E8400. Przyznam się szczerze, że myślałem, że uda się go jeszcze skończyć w zeszłym roku, w 2021. Niestety się nie udało. Ale zdradzę Wam to, że warto jest poczekać na ten finalny rezultat, bo będzie grubo. I warto poczekać. Dlatego wiem, że niektórzy czekali długo na niektóre tam konkretne filmy, które sobie gdzieś tam zasłyszeli, ale myślę, że postaram się zrekompensować to w ten sposób, żeby zrobić te filmy najlepiej, tak jak potrafię, żeby były dla Was ciekawe. Pewnie wszystkich zaległości się nie uda zrealizować w tym roku. Jestem raczej realistą, nie będę Wam tutaj ściemniał. Natomiast myślę, że to też mnie czegoś nauczyło, że żeby może faktycznie za wcześnie nie zdradzać tego, co planuję, bo niektóre tematy, które gdzieś tam mam w głowie, może po prostu za wcześnie coś wygadam i potem Wy strasznie długo na to czekacie, wiecie, trochę tak jak z premierą Cyberpunka, że ona też została za wcześnie zapowiedziana i ten hype był po prostu zbyt duży i po prostu finalny produkt nie był w stanie spełnić oczekiwań, to może nie chciałbym powtórzyć takiego błędu. To tyle, moi drodzy. Trzymajcie kciuki, ja postaram się Wam dostarczyć najlepsze filmy, jakie jestem w stanie. Mam nadzieję, że będą dla Was ciekawe. No i ja trzymam kciuki za Was, żeby Wam się w tym 2022 również dobrze powodziło. Tyle z mojej strony. Do zobaczenia w kolejnych materiałach. Na razie. Bajos.